sekundy świetliki włączają i wyłączają swe lampy. Zachowują przy tym całkowitą synchronizację między sobą. Ale po co? No cóż, jedna z teorii mówi, iż jest to męski spisek, który ma na celu zwabienie jak największej ilości samic. A w grupie zawsze łatwiej. Światła jest po prostu więcej, a zatem sygnalizacja jest skuteczniejsza. Ale potem i tak trzeba będzie walczyć na śmierć i życie o względy dam. Jeżeli ta hipoteza jest prawdziwa, to mamy do czynienia ze zjawiskiem zupełnie wyjątkowym w historii ewolucji. Ale nadal brak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób świetliki świecą. Miliony martwych owadów zgromadzono w laboratorium po to, by ujawnić tajemnicę ich światła. Okazało się, że te owady świecą dzięki dwóm substancjom chemicznym. Chodzi tu o pewien enzym i jego substrat. Owady świecą nawet przez pewien czas po śmierci. Jeżeli obie te substancje chemiczne, znane jako lucyferyna i lucyferaza, zostaną połączone ze sobą, powstaje żółte światło, charakterystyczne dla świetlików. Ale nie jest to jedyny świecący kolor w królestwie zwierząt. Pojawia się też barwa niebieska i niebiesko-zielona, właściwa zwierzętom morskich ciemności. Bo one też świecą. No i ja chcę się powiedzieć, no i co z tego, prawda? No świecą, świecą. Wiesz, zastanawiające było to, że to jest tak zwane zimne światło, prawda? Coś, co my nazywamy luminescencją. To, co robią zwierzaki, no na skutek tego, że przecież są elementami środowiska biologicznego, nazywamy bioluminescencją. Tu zresztą są dość unikalne kadry filmowe, wiesz, taki eksperyment. Pływak, ciemno, i raptem okazuje się, że jeśli popatrzeć na to wszystko znowu przez wzmacniacze światła, to mamy do czynienia z taką poświatą wokół niego. On zostawia świetlisty ślad płynąc za sobą, prawda? Znów dlaczego? No bo są oczywiście mikroorganizmy, które pobudza do świecenia tym, że tam się znalazł. A no właśnie, i tu jest pytanie, dlaczego technika nie potrafi technika zrobić nie tego potrafi? Tak jak... Przyroda, słuchaj, przyroda zna bioluminescencję, my znamy chemoluminescencję, fosforyscencję, elektroluminescencję, co chcemy. Zimne światło wytwarzamy już tak, jak lubimy. Ale niestety to, co chcemy, ma nadal wymiar maleńkiej rurki albo niewielkiej instalacji laboratoryjnej. Natomiast to, co zostaje za płynącą motorówką, to wielokilometrowy ślad, ponieważ świecący plankton, pobudzony do świecenia przez dotyk, to jest po prostu no, zjawisko o niesamowitej skali. Te jednokomórkowe glony, które potrafią świecić, to jest coś, czego my nigdy nie będziemy umieli odtworzyć w takiej skali w świecie technik. No tak, mówią ludzie, nigdy nie używaj słowa nigdy, bo oczywiście, słuchaj, my dopiero w tej chwili zaczynamy naukową analizę tego typu zjawisk, prawda? Bo no, światło w świecie istot żywych, to drobniutkie światło, nigdy nie stanowiło przedmiotu badań tak elementarnych i tak głęboko posuniętych. No, powiedzmy, układ tego typu, prawda? Wchodzisz pod wodę, tam, gdzie z każdym metrem robi się coraz ciemniej, tam, gdzie promienie słoneczne już nie docierają. I próba analizy, czy tam w środku to światło jednak się pojawia i czy odgrywa jakąkolwiek rolę. Oczywiście także w tym przypadku sprowadzenie na dół odpowiednio czułego wzmacniacza światła i oczywiście połączenia z górą, gdzie sygnały będą rejestrowane przy pomocy komputera, bo tak to się dzisiaj robi. Jest to początek pewnych badań, z których wyniknie zapewne znowu jakaś ciekawostka typu biologicznego, ale szukanie historii, że my technicznie jesteśmy słabi, a tam gdzieś 200 metrów pod wodą, to oni są tacy dobrzy, bo błyskają sobie, to jest chyba za daleko posunięte.
sprawa. Ja bym powiedział inaczej. Tu nie tylko chodzi o takie proste, czy powiedziałbym banalne szukanie związków pomiędzy światem biologii i techniki, która jak gdyby naśladuje ewentualnie te biologiczne konstrukcje. Wręcz odwrotnie. Chodzi o sposoby rozszyfrowania tajemnic przyrody. A te są, powiedzmy, tymi prawdziwymi poprzeczkami, jakie wyznacza się człowiekowi. Bo cóż z tego, że te komputery nakarmimy tysiącem informacji płynących tam z zewnątrz, że powstaną o takie niesłychanie mądre wykresy pokazujące, jaką długością fali świetlnej... Statystyczna analiza obróbki tych sygnałów właśnie z podwody. Zgoda, no? Jak świecą zwierzęta, glony, kałamarnice, ryby i tak dalej. Ale cóż z tego, że komputer taki, dostarcza nam takiego wykresu? Komputer dalej dostarcza nie wiemy takich wykresów, o jakie go prosimy. A jest to tylko przykład tego, że na razie stwierdzamy fakt. Natomiast podstawowe zjawisko, co tam naprawdę się dzieje, biologicznie, a może chemicznie, a może elektrycznie, to zjawisko jest jeszcze zupełnie niejasne. No właśnie, tego niestety nie rozumiemy, ponieważ okazuje się, że przyroda nawet wśród tych jednokomórkowych, prostych glonów stworzyła niezbadane dla nas tajemnice i świecenie, które tam w głębinach morskich ma miejsce, jest rzeczą tyleż piękną, co tajemniczą. I może bardzo dobrze, że tak jest, bo nadal szukamy odpowiedzi na podstawowe, bardzo proste pytanie. Dlaczego te zwierzęta świecą? To pytanie nie jest niestety wcale takie proste. W wielu laboratoriach świata próba odpowiedzi kosztowała już miliony dolarów. Zwłaszcza kosztowne są badania planktonu, który świeci pod wpływem dotyku. Pod okiem mikroskopu i przy użyciu elektrycznych stymulatorów badacze obserwują z bliska świecenie pojedynczych komórek. Ale dlaczego świecą? Jedna z teorii mówi, że jest to sposób odstraszania głodnych ryb, ale przecież światło także przyciąga uwagę. Skorupiaki także świecą. Niestety do dziś nikt nie wie po co. Wszystko to razem jest niezmiernie zadziwiające i tajemnicze, choć zwolna zaczynamy poznawać pierwsze odpowiedzi. Żółte, świecące skorupiaki. Małe rybki karmiono łyżeczką, serwując im różne jadłospisy. Okazało się, że niektóre gatunki świecą tylko wówczas, jeśli w ich pożywieniu były świecące skorupiaki, a więc po to, by błyszczeć z zadowolenia, musiały najpierw zjeść światło. U góry ryba dobrze odżywiona. U dołu głodna i dlatego blado świecąca. Pozostaje jednak pytanie, do czego służy niektórym rybom świetlny organ umieszczony na brzuchu? Tę zagadkę pomogły rozwiązać krewetki. W morskiej pomroce krewetki są prawie bezbronne. Dobrze widoczne na tle światła dochodzącego z powierzchni mogłyby stanowić łatwą zdobycz dla drapieżników. Ale krewetka nie jest przecież głupia. Po pierwsze więc stała się przezroczysta. Ale nie do końca. Część ciała pozostała ostro pomarańczowa, a na jej końcu wyraźnie widoczna jest niewielka czarna kreska. Mimo przechylenia krewetki w górę i w dół, tajemnicza kreska wciąż pozostaje w linii poziomej. Okazało się, że jest to wierzchołek jednego z generatorów światła. Naukowcy zaskoczeni tym odkryciem podjęli bardziej szczegółowe badania. Tu w laboratorium odtworzono warunki panujące w głębi oceanu. Blade światło docierające z powierzchni i ciemność głębin. A krewetka posłusznie zaczęła świecić. Jej generatory światła to właśnie te dwie kreski i podkowa. To one kierują jak największą ilość światła w dół. Gdy światło docierające z powierzchni zgaśnie, krewetka zrobi to samo. Przestanie świecić.
bo ona stosuje kamuflaż. Świeci po to, by od spodu była niewidoczna dla wrogów. Jak najbardziej podobna do jasnej powierzchni ponad nią. Bo krewetka nie jest przecież głupia, jest nawet bardzo sprytna. Dla stworzeń pływających pod powierzchnią światło okazało się środkiem obronnym.